Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z gry Championship Manager 2001-2002. Klasyka retro Leeds United i dzisiaj kończymy prawdopodobnie sezon. No ale pytanie jak? Pytanie jak? Czy my odrobimy spotkanie rewanżowe, jeżeli chodzi o ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Tutaj mamy Romę. Romę, z którą na wyjeździe przegraliśmy 2 do 1. Myślę, że możemy to odrobić, ale czy się uda? To się okaże. Na razie jednak mecz z Newcastle. Pamiętać muszę o tym, żeby z Blackburn zagrać totalnie rezerwowym składem, bo Roma jest najważniejsza. Jeżeli chodzi o obsadę bramki, to tutaj Kiotis, dalej mamy Harta, Kelly'ego, czyli standardowo Woodgate, Ferdinand. W środku będziemy mieli, jak to teraz wygląda, Batty, Kewell i Bowyer. Ronaldinho, Keane i oczywiście Viduka, czyli skład w zasadzie podstawowy. Pratton, West, Samba, Smith i dajmy sobie tutaj jeszcze Dakurta. Tak możemy rozpocząć spotkanie z Newcastle. Jeżeli chodzi o ligę, no to tutaj goni nas Manchester United i niespecjalnie możemy sobie pozwolić już na jakiekolwiek błędy, bowiem mają do nas stratę czerwone diabły tylko 2 punktów. Co prawda mecz mamy teraz, właśnie zaczynamy mecz, który oczywiście 32. kolejkę będzie kończył, ale to wciąż przy zwycięstwie naszym będzie tylko 5 punktów. A prowadzimy 1-0 po golu Marka Viduki z asystą Ronaldinho, który zdobył 33 gole. Niestety Newcastle, pamiętamy, ma Shearera, co prawda 32-letniego, ale on do końca nie zapomina, jak się bramki strzela, ale mamy też Davida Battiego. Także póki co 2-1 dla Leeds. 2-1 dla Leeds na Elland Road. Prowadzimy. Ronaldinho, no tych bramek 33 w 54 meczach. Chyba bym sobie życzył, żeby było ich jednak troszkę więcej. Na razie jednak ich nie ma. Mamy 2-1 chyba do przerwy, tak jest. Tutaj oczywiście duża przewaga gospodarzy. Przydałaby się jedna bramka, żeby to spotkanie rozgrywane było już w takim spokojnym tempie i na spokojnej atmosferze, ale zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. No, też oni mają tutaj Karla Korta, też bardzo dobry napastnik. Trzeba o tym pamiętać. Jest Kieran Dyer, dopiero 24-letni defensywny pomocnik. O, może jego ja bym zakupił. Może tego zawodnika można by było tutaj zakupić do nas, no bo ja myślę cały czas o tym, żeby zastąpić Davida Battiego, który ma już 34 lata, nie wiadomo ile jeszcze pogra. Okej, okay. Za Robiego Kina Cherno Samba, za Battiego, który chociaż Bowyera może zmienimy, David Pratton. Zobaczymy, czy któryś z tych zawodników zdobędzie jakąś bramkę, albo się jakoś wyróżni. Natomiast chyba to się wszystko jednak zakończy wynikiem 2-1. Coś mi się tak wydaje, tak. Czyli przewaga 5 punktów wciąż nad Manchesterem United, a swoje spotkanie przegrywa Arsenal. Teraz mamy Blackburn i jako się rzekło, zmiany. Za Keana Smith, za Vidukę Samba, za Ronaldinho zagra tutaj, może Kewell by tu zagrał, tu byśmy sobie dali Prattona, tutaj dalibyśmy sobie Dakurta, dalibyśmy za Bowyera oczywiście McPhaila. Obrona w zasadzie może zostać, może oprócz Ferdinanda West, ale poza tym to tutaj chyba obrońcy aż takich problemów, chociaż nie, zmienimy, czyli tu damy sobie Millsa, a tutaj na lewą stronę damy sobie Westa, z kolei na środku w takim wypadku zagra Dewberry. No dobra, czyli totalnie skład drugi, Robinson na bramce, ten Kiotis jakoś tak niespecjalnie odpalił na początku, te oceny są jednak słabe, puszcza bramki i to tych sytuacji wcale rywale nie mają dużo. Czy my chcemy? Nie chcemy w tym Intertoto brać udziału, my chcemy grać w Lidze Mistrzów. Teraz tymczasem mamy Blackburn rezerwowym składem, no ale tak czy inaczej powinniśmy to spokojnie wygrać, takie mam przynajmniej odczucie. Mamy i tak mocny skład, nawet jak popatrzymy na ławkę rezerwowych, to tutaj Smith z przodu, czy Cherno Samba powinni zdobywać gole. Smith miał już sytuację, Kewell miał sytuację, Steven McPhail miał sytuację, ale bramki cały czas nie ma. Mimo przewagi naszego zespołu, no to tutaj, jeżeli tego meczu nie wygramy, a wygra swój mecz Manchester United, no to oczywiście odrobią troszkę oni tą stratę. Nawet do 3 punktów. Jest taka możliwość, czyli będzie to wyglądało dokładnie tak jak teraz.
czerwona kartka. No to mamy problem. No to mamy, proszę Państwa, problem, bo możemy to spotkanie nawet przegrać. Ale jeszcze 18 minut tylko pozostało, więc modlimy się o to, żeby Blackburn tego gola zwycięskiego nie strzeliło. No bo wtedy tylko 2 punkty będą nas dzieliły od Manchesteru. Poprzedni sezon był taki, że to my goniliśmy. I na koniec się udało. Teraz goni Manchester United. Zobaczymy. Ale powiem Wam, że oddałbym zwycięstwo w Premier League za to, żeby wygrać Ligę Mistrzów Leeds. No, ale droga ciężka. Droga ciężka. Za chwileczkę mecz z Romą. I pytanie, czy się uda. Mamy 0-0. To niedobrze. Manchester wygrywa 5-0 z Derby. I tu nie ma oczywiście żadnej niespodzianki. No, ale teraz za 4 dni Roma. 2-1 na wyjeździe przegraliśmy. Czy uda się odrobić? Wydaje mi się, że powinno się udać. Wydaje mi się, że wciąż jednak będziemy faworytami. Tym bardziej, że naprawdę na wyjeździe graliśmy dobrze. I mamy tą bramkę. Bramkę wyjazdową, która w przypadku wyniku 1-0 daje nam awans. 1-0 dla nas oczywiście. Bo wtedy te bramki wyjazdowe jeszcze miały znaczenie. No więc zapraszam serdecznie. Będzie się na pewno działo. O, Frej tutaj... No Frej to chce odejść w ogóle chyba. Ale nasz zarząd nie chce go widzieć. U nas. Robinson, Hart, Kelly, Woodgate, Ferdinand. Nowy kontrakt. A owszem, dam Ci nowy kontrakt, bo zasługujesz. I tutaj tak. Batty, QL, Bowyer, Ronaldinho, Keane i Viduka. Tu się nic nie zmienia. Pratton, West, Samba, Smith, Dacourt, Dewberry, Virtanen. Zaczynamy. Wszyscy gotowi. Można zaczynać. A więc do boju. Do boju. Potrzebujemy jednej bramki. 1-0 potrzebujemy wygrać, ale to będzie ciężko. To będzie ciężko. Natomiast walczymy. Walczymy. Na razie 25 minuta. Bez wielu sytuacji jest Leeds. Były 2 strzały. Batty Bowyer, ale nic ponadto. Nic więcej. Czekamy na kolejne sytuacje dla ekipy angielskiej na Elland Road. Tylko 2 strzały oddane, ale Roma nie ma nic. Roma tutaj nie ma nic. Totti tam jest. I Totti teraz miał sytuację, żeby wyciągnąć Romę na prowadzenie, co bardzo by nam skomplikowało całą tą rywalizację. No nie ma gola. Nie ma gola dla ekipy Leeds United. Może teraz, ale też nie. Też nie. Co tutaj się dzieje? Pelizzoli, to jest bramkarz. Tottiego to ja bym widział, ale jego z Romy wyciągnąć to łatwo nie będzie. Mamy cały czas 0-0 niestety. No i czekamy na kolejne sytuacje dla nas. Tu Ronaldinho był blisko, żeby zdobyć bramkę. Cały czas 0-0. Ja pierniczę. Jest bramka i ją strzela Hart. Kto by się spodziewał, że obrońca tutaj może dać nam prowadzenie. Ale teraz musimy uważać, bo jedna bramka Romy może będzie tutaj problemem. Ale uważaj, jest bramka Kiwela. 2-0 prowadzi Leeds. Nie dać sobie teraz strzelić tylko, bo to będzie wtedy dogrywka. Mamy to! Pokonaliśmy wielką Romę 2-0. Gole Harta i Kiwela. Asysta Davida Batiego. Co za mecz to był w drugiej połowie ekipy gospodarzy. No i kapitalne spotkanie Robiego Keane'a. Mamy, słuchajcie, półfinał. Z kim się zmierzymy, nie wiem. Wolałbym nie z Bayernem, które rozbija Bilbao. Claudio Pizarro. No piękna sprawa, więc teraz to już można mówić, że idziemy po Ligę Mistrzów. Oby. Jak tam Manchester United? Nie grał dzisiaj. Bo oni grają w Pucharze UEFA. I zremisowali z Milanem na wyjeździe, ale daje im to oczywiście awans. Natomiast my w półfinale nie wiemy jeszcze, z kim zagramy. Woohoo! Ciekawe, co tutaj się wydarzy. Mamy losowanie. No więc zobaczmy. Leeds kontra Real Madryt. Leeds kontra Real Madryt. I to już za 2 tygodnie. Czyli w tym odcinku oczywiście. Postaram się w tym odcinku już zamknąć w ogóle ten sezon. Nawet gdyby miał on być dłuższy. Teraz gramy z Tottenhamem. Jak tu wyglądamy kondycyjnie? Nieźle, myślę, że możemy tak to rozpocząć. Jedziemy. Leeds kontra Tottenham. Potem jeszcze jeden mecz ligowy i wielki Real Madryt przyjeżdża na Elland Road. Ale oczywiście chcemy to wygrać, no bo myślę, że dwumecz z Realem Madryt powinien być mimo wszystko dwumeczem łatwiejszym niż spotkania z Romą. QL bramka. O, budzi nam się QL. Budzi nam się QL po tej kontuzji.
14 gol tego zawodnika. Mamy kolejnego gola, tym razem Widuka. No i mamy też czerwoną kartkę Ronaldinho. No dobrze. Zagramy więc bez ofensywnego pomocnika. Co ty wyprawiasz, panie Ronaldinho? Czemu on ma agresję tak wysoką? 17. On nie był takim agresywnym chyba piłkarzem. No ale jakoś tak tutaj go... jakoś go tak tutaj poustawiali. Dobry mecz Paula Robinsona. Dobry mecz w ogóle całego Leeds, bo mamy w tym meczu przewagę. Manchester dzisiaj nie gra, ale my już musimy wszystko, przepraszam, do końca sezonu wygrywać. Jeżeli chcemy myśleć o tytule, jeżeli chcemy myśleć o mistrzostwie, to już nie ma... Karny będzie dla nas. To dobrze, że będzie karny, ale ja przed tym karnym jeszcze sobie zrobię zmiany. Dobra. Będzie strzelał Samba. Piąty gol w sezonie. No i mimo tego, że gramy w dziesiątkę, całą w zasadzie drugą połowę, to zdobywamy jeszcze gola. No oni mają tego Marka Kera, którego ja zawinąłem się tu strasznie, bo to jest piekielnie dobry zawodnik, ale może za... może za rok by się go udało z tego Tottenhamu wyjąć. Zobaczymy, może za dwa. Zobaczymy, czy w ogóle tyle zagramy. O, Hellstadt, mamy 3-1, ale tutaj już jest za późno, żeby oni cokolwiek zrobili. Mamy jeszcze bramkę kolejną, Harry'ego Kewella, no fantastyczny powrót po kontuzji, gol za golem i wygrywamy 4-1. 4 mecze dla Ronaldinho chcą kary. Teraz mamy Bolton na wyjeździe, no tu na pewno będziemy grali bez Widuki, bez Kina, bez chyba Ronaldinho i bez Kewella chyba zagramy, wiecie, bo w tym meczu chciałbym troszkę tych zawodników jednak przyoszczędzić. Za Bowyera też Pratton zagra. Okej. Okay. Ten mecz za tydzień, co prawda, ale wolałbym nie ryzykować jakichś zbędnych kontuzji. Arsenal Manchester. No, kanonierzy, do boju. Do boju. Muszą tutaj gracze Arsenalu co najmniej punkcik zdobyć. Jest! Manchester przegrywa. No i to jest fantastyczna informacja, która... no, wyraźnie ułatwić nam powinna już tytuł mistrzowski. Mamy 6 punktów przewagi, a do końca jedyne 4 mecze. Jaki my mamy w ogóle terminarz? Liverpool na wyjeździe. Tu może być problem, ale Fulham, Birmingham czy Bolton? Raczej nie, raczej nie. Mimo że z Boltonem składem kombinowanym, to powinno się udać. O, Bolton wygrywa z Ipswich 1-0. W porządku. Natomiast my tutaj z Boltonem musimy 3 punkty zdobyć i wtedy to już będziemy chyba w miarę bezpieczni. Będziemy mogli się tylko i wyłącznie skupić na Lidze Mistrzów plus na meczu finałowym Pucharu Anglii, który bronimy. W Pucharze Ligi już nie gramy, znowu nas wyeliminował Liverpool. O! Zdjęli mu bana! Zdjęli mu bana temu naszemu Ronaldinhowi. No i fajnie, ale dzisiaj i tak nie zagra. Okej. Okay. Czekamy na kolejny mecz, zatem... O, panie kochany, Manchester gra z Middlesbrough, no to raczej tu niespodzianki być nie powinno. My zagramy w ten sposób, no to zaczynamy. Taki dzień w biurze to powinien być, chociaż, kto wie, różne rzeczy tutaj już widzieliśmy. Mają Ricketsa, Ricketts fajny napastnik, pamiętam. Mają Tima Sherwooda już wiekowego, ale jednak cały czas dobrze wyglądającego, podobnie jak u nas David Batty, też wiekowy, a mimo wszystko robi naprawdę dobre liczby. No tu były sytuacje dla Alana Smitha, dla Harpala Singha. Gola niestety nie ma. No, ale wiadomo, że bez Widuki, bez Kewella, bez Robiego Kina, no to tutaj ciężej nam się będzie bez Ronaldinho pracowało w ofensywie. No ale mamy Czerno Sambę, na miłość boską. On powinien jakąś bramkę wreszcie z gry zdobyć, bo ostatnio to tylko rzuty karne. Na razie jednak do przerwy mamy 0-0. Jest gol Alana Smitha. Brawo. 10, 11. 11 gol w sezonie Anglika. No to już nieźle to wygląda. Oj, Bolton, 1-1 mamy niestety. To była... No to jest wyrównany mecz. To jest wyrównany mecz, więc tutaj jakby wynik jest sprawiedliwy. Na pewno. Czy my tu stracimy punkty po raz kolejny? Być może, ale ważniejszy jest mecz z Realem Madryt. Liga to jeszcze wiecie. Tutaj jeszcze można wygrywać. Tutaj jeszcze jest czas, żeby ewentualnie temu Manchesterowi uciec. Natomiast jak przegramy z Realem Madryt u siebie, no to problem będzie większy. Problem będzie większy, bo już na... mamy bramkę. Alana Smitha. Drugi gol Anglika. Jest też asysta Stevena McPhaila. Jest też gol Jana Harta. Czyli jednak tutaj wszystko się potoczy chyba zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Oby tak było. No bo już do końca meczu tylko 6 minut. Natomiast czeka na nas wielki, wielki Real.
No i półfinał Ligi Mistrzów. W drugim natomiast półfinale mamy chyba Dortmund-Bayern, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Derby spada, Wolverhampton też niestety spada z ligi. No a nas już czeka mecz na Elland Road. Co tu się będzie działo? Roma wyeliminowana. W mojej opinii nie ma tam już lepszego zespołu niż Roma. Natomiast czy my wygramy Ligę Mistrzów, to jest zupełnie inna kwestia. Liverpool wygrywa. Arsenal przegrywa z Sunderlandem. To jest dopiero porażka. I to 4-1. To musi boleć. Tottenham Newcastle 3-1 z kolei. Wielki mecz już mnie czeka za chwileczkę. Dobrze byłoby tak na Leeds ze 2-0 wygrać. To można by było bezpiecznie jechać. Tak, tu mamy pojedynek niemieckich drużyn. W drugim półfinale. Robinson, Hart, Kelly, Woodgate, Ferdinand, Batty, QL, Bowyer, Ronaldinho, Kin, Viduka. Na ławce rezerwowych Pratton, Wes, Smith, Samba, Dacourt, Bakke i Dewberry. I to jest nasz pomysł na królewskich, a tu Manchester gra z Chelsea, ale to już nas mniej interesuje, bowiem od mistrzostwa dzielą nas, no 4 punkty są nam potrzebne, prawda? Ale Real napakowany gwiazdami, pamiętajmy o tym, nie można ich lekceważyć. W mojej opinii są słabsi niż Roma, ale to nic nie znaczy, bo równie dobrze są w stanie z nami wygrać. Na razie mamy 0-0. Na razie ten mecz jest dość spotkaniem, w którym no to my mamy tą przewagę jednak i to my tę sytuację, 9 strzałów Leeds i nic nie może wpaść do bramki Casillasa. Dopiero pod koniec pierwszej połowy Robbie Keane zdobywa gola z asystą Garego Kelego, 8, Ian Hart ma tylko 2. Ale to jest mniej istotne, to są obrońcy i grają naprawdę defensywnie. Jeszcze jedna bramka by się przydała i mielibyśmy to, o czym mówiłem, czyli takie 2-0. 1-0 też nie jest złym wynikiem, ale patrząc na statystyki, no to powiedzmy sobie szczerze, Real Madryt nie zasłużył na tego gola. Real Madryt powinien to spotkanie przegrać 3-0, a mają 1-1. No piłka nożna nie jest, nigdy nie była i nie będzie sprawiedliwa. Niestety, mimo tego, że tutaj powinniśmy to spotkanie na własną korzyść jednak przesądzić, to będziemy mieli prawdopodobnie remis i to z bramką wyjazdową, bardzo ważną Realu Madryt, więc potrzebowali będziemy, jest gol Keane'a. Już miałem mówić, że potrzebowali będziemy bramki na Madrycie, ale może niekoniecznie, może niekoniecznie. Jest też asysta 13, Ronaldinho, brawo, brawo panowie, no ale za mało, 2-1 to jest za mało. Co mamy teraz? Teraz mamy Birmingham. A potem mamy Real Madryt na wyjeździe, czyli tak, tutaj znowu musimy robić zmiany. Zagra Smith, zagra Samba, zagra Bakke, zagra Dacourt, zagra też na pewno West. No i zagra chyba Pratton. No tu mamy jednak w lidze tą przewagę 5 punktów. A, no właśnie, bo jak wygramy ten mecz, to jesteśmy mistrzem. Jak wygramy spotkanie następne, bo Manchester zremisował z Chelsea, tu jest ta odpowiedź, której szukałem. No to tak, to już jest wszystko jasne. Jeżeli wygramy mecz za moment, który gramy w Premier League, będziemy mistrzem Anglii. Ha! Hutton. Hutton skądś znam. Rory Hutton. Lewy obrońca. Może nie znam. Dobra. Nagrody. Irlandzkim najlepszym po raz drugi z rzędu piłkarzem jest Robbie Keane. Również on zdobywa nagrodę młodego gracza irlandzkiego, bo on ma dopiero, ciężko w to uwierzyć, ale 22 lata. Świetnie. To mi się podoba. To mi się podoba, słuchajcie. Leeds kontra Birmingham. Jak mówiłem, gramy troszkę rezerwowo, ale myślę, że powinniśmy to wygrać. A jak wygramy, to będziemy mistrzem Anglii i do tego w tym meczu będziemy dążyć. Jeszcze lepiej by było, gdyby to było po bramkach. Czarno Samby miał już sytuację na początku meczu i mamy gola dla Birmingham, a zdobywa go ten taki, no, dość dobry piłkarz, czyli pan Stan Lazaridis, bardzo doświadczony australijski reprezentant. No, tutaj nam jeszcze Birmingham może popsuć plany świętowania dzisiaj tytułu. Tak czy inaczej go zdobędziemy, nie widzę tu innej opcji. Petr Kaczuro, Białoruś, ale cóż, cóż, remis, panowie, budzimy się, bo tutaj, no, porażka to byłaby dość, no nie, no i znowu przy takich statystykach
Nie możemy zdobyć bramki. To jest po prostu niesamowite. No 0-2! 0-2! Przecież to jest niesamowita sprawa. No jak to? Jak to się mogło stać? Dobra. Mayberry za Kelly'ego. Niech on troszkę odpocznie sobie. No Robikin musi wejść na boisko i musi wejść na boisko Mark Widuka. Ale dwóch bramek to my chyba już nie odrobimy. Kurczę, te nasze rezerwy nie są wcale takie mocne, jak mi się wydawało. No mają swoje problemy, chociaż trzeba powiedzieć sobie szczerze, że no tutaj brak gola to jest jakaś anomalia totalna w tym meczu. No ale dobra, no. Widać tak musi być. Widać muszą być do końca emocje. Mamy gola Widuki i mamy też 15 minut, żeby ewentualnie zmienić jeszcze losy tego meczu i doprowadzić do remisu. Czy się uda? Nie uda się, bo Kaczuro zdobywa gola numer 3. Swojego drugiego w tym spotkaniu i przegrywamy ten mecz 3-1. Ja pierniczę. Dobrze, że sobie kiedyś już wypracowaliśmy tą przewagę, ale mamy cały czas mecz jeszcze zaległy. Manchester ma jedno spotkanie tylko do rozegrania, my dwa. No to jest różnica. To jest różnica. Nie wiem, czy oni... Aha, oni wygrali z Aston Villą 2-1. Okej, w porządku. No ta walka będzie do ostatniej kolejki. Szkoda troszeczkę, że w taki sposób to się odbywa. No trudno. Chelsea derby 1-0, Ipswich Fulham 3-2. W porządeczku. Okej, mamy mecz rewanżowy z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. 2-1, przypominam, na Elland Road. Bardzo dobry wynik, ale przede wszystkim dobry mecz i ja jestem pewien, ja jestem przekonany na 100%, że my gola na Santiago Bernabeu zdobędziemy. Czyli Real będzie musiał zdobyć 3. Żeby oczywiście wygrać tą rywalizację. Robinson, Hart, Kelly, jeszcze raz to powtarzam, Woodgate, Ferdinand, Batty, Bowyer, QL. No i oczywiście Ronaldinho, Kin, Viduka. Tutaj się nic nie zmienia. To jest nasz najmocniejszy skład. To jest nasz skład, który musi dzisiaj po prostu odnieść zwycięstwo. Jak to wygląda? Dobrze to wygląda. Więc zaczynamy i awansujemy do finału. Do finału. A tu Bayern ma 1-0 z pierwszego meczu, ale Dortmund gra u siebie teraz. Czyli może tutaj jeszcze to odwrócić. No, jeżeli miałbym awansować do finału, to nie ukrywam, że wolałbym Dortmund. Chociaż z nimi przegraliśmy chyba w grupie. No z Bayernem byłoby spotkanie na szczycie. Też takie trochę. No to też piekielnie mocna ekipa. O nie. Czerwona kartka Dawida Batiego w 20 minucie. No jak ja mam wygrać teraz z... Jak ja mam wygrać teraz z Realem? Czy ktoś mi może powiedzieć? Jest to w zasadzie chyba niemożliwe. Kurczę, potrzebujemy gola. Gol by tutaj troszkę ułatwił. Ale Real Madryt całą drugą połowę będzie grał z przewagą jednego zawodnika. Przypominam, że 1-0. Jeżeli Real wygra, to awansują. Bo mają bramkę z Elland Road. Więc my potrzebujemy tu gola. No i gramy ofensywnie. I próbujemy gol Robiego Kina. Mimo tego, że gramy bez jednego zawodnika, to w 70, a nawet 80 minucie mamy 1-0 dla Leeds. Wow! Awans do finału jest blisko. Awans do finału jest blisko, ale jeszcze Morientes daje nadzieję Realowi Madryt. Jezu! Mamy 1-1! A z kim? Chyba z Dortmundem. Nie, z Bayernem. Z Bayernem. I to też, zobaczcie, Kan, Balak. Nie zagrają chyba w finale. Ani Kan, ani Balak. Na to wychodzi. Ale Batty też nie zagra. Mamy finał Ligi Mistrzów. Mamy teraz końcówkę Ligi. Ulala. Middlesbrough. I mamy finał FA Cup z Middlesbrough. O matko boska. 4 mecze do końca. 4 mecze do końca sezonu. Finał Pucharu Anglii. Finał Ligi Mistrzów. I 2 mecze ligowe. Widuka kontuzjowany. A kto tu? A, Van Bommel. O, Van Bommel też dobra opcja do kupienia by była. Smith zagra oczywiście za Widukę. Tutaj nie ma co kombinować. No dobra, no Millennium Stadium, Cardiff. Finał Pucharu Anglii. Faworyt jest jeden. No i musimy ten tytuł obronić, po prostu. No tutaj nie ma żadnych, proszę ja was, jest karny, jest czerwona kartka. No to powinno być łatwo.
To powinno być łatwo. Hart zdobywa gola z 11 metra. Gramy cały mecz z przewagą jednego zawodnika, także o, brawo. Middlesbrough zdobywa bramkę. Jonathan Greening. Także powinno być łatwiej, ale wcale łatwiej nie jest. Co tu się stało teraz? Przegrywamy 2 do 1. Co się tutaj dzieje? Co to są za mecze ostatnio? Po prostu czasami to nie wierzę. Składem podstawowym wychodzimy. Gramy cały mecz z przewagą jednego zawodnika i przegrywamy z Middlesbrough 2 do 1 w finale Pucharu Anglii. No to jest szok. Powiem Wam, że jestem zszokowany. Ronaldinho chyba dawno gola nie zdobył. Zaczynał ten odcinek chyba z 33 bramkami i tyle ma cały czas. Nie mówcie mi, że my przegramy finał Pucharu Anglii z Middlesbrough grającym w dziesiątkę. Że to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe. Co się tutaj teraz wydarzyło? Nie! O nie! No muszę wygrać Ligę Mistrzów, bo inaczej po prostu będę... A tu w ogóle jeszcze gramy 3 dni po Liverpoolu. No nie, no to musimy teraz wygrać w lidze, bo to zwycięstwo daje nam mistrzostwo. Przecież. A nie chciałbym na Liverpool musieć wystawiać pierwszego składu. Jak tu się wszystko komplikuje jeszcze w końcówce tego sezonu. Matko i córko, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Panowie, no robimy robotę, bo to po prostu nam nie przystoi. Fulham. Fulham kontra Leeds. Jeżeli wygramy z Fulham, będziemy mistrzem Anglii. To chyba sprawa jest jasna. Trzeba to zrobić. Ale biorąc pod uwagę ostatnie spotkanie w finale Ligi, nie Ligi Mistrzów, Pucharu Anglii, no to mam pewne wątpliwości, czy to się może udać. No ale gramy. Na pewno jesteśmy wielkim faworytem, na pewno Fulham to jest zespół, z którym trzeba mecz wygrać. Ronaldinho ostatnio katastrofę gra, no ale cóż mogę powiedzieć, cóż mogę zrobić. To jest jego 62. spotkanie w tym momencie. Naprawdę sporo tych meczy. Brazylijczyk rozgrywa. Morale dobre, ale Wam powiem, że z tym Fulham to my wyglądamy katastrofalnie. No to oni mają przewagę. Co się tutaj dzieje z tym Leeds? Co się tutaj dzieje z tym Leeds w końcówce? I to przed meczem finałowym Ligi Mistrzów z Bayernem. No nie wiem, czy zespół jest zmęczony, czy zespół po prostu już osiadł na laurach, ale nie wygląda to najlepiej. Chyba zrobię zmianę w przerwie. Zdejmę Ronaldinho, bo to jest dramat. Tu zagra QL, tu damy sobie Bowyera, natomiast za Ronaldinho wejdzie na boisko Pratton. Może to troszkę zmieni, tak? Bo tu QL jednak za napastnikami to zawsze wyglądał troszkę lepiej. Bowyer przede wszystkim wygląda lepiej. No i jest Bowyer, jest gol Bowyera. Czyli ta zmiana pomogła. Ja nie wiem, czy ja tak nie zagram w meczu z Realem Madryt, ale co teraz jest dla nas ważne, to jest to, że jeśli nie stracimy gola, to po tym meczu będziemy mistrzami Anglii z 90 punktami na koncie. Nie pamiętam, ile było w poprzednim sezonie, szczerze powiedziawszy. No pilnujcie tego, panowie, pilnujcie tego, bo to nie jest dobry mecz, bo to nie jest dobry mecz, podobnie jak poprzedni, ale mamy to. Leeds wygrywa po raz drugi z rzędu angielską ekstraklasę i to jest rzecz po prostu piękna. Brawo, brawo, mamy to, więc jak mówiłem tutaj z Liverpoolem zagramy sobie rezerwowo bardzo mocno, no bo 3 dni później jest mecz finałowy Champions League z Bayernem Monachium. Dowieziemy ten sezon do końca, dzisiaj elegancko, no i podejmiemy decyzję, a właściwie ja ją podejmę, czy gramy kolejny, czy jednak Wisła Kraków będzie grana. Czy jednak Wisła Kraków z wielkimi polskimi talentami? Broszkiem, Harasimowiczem, którego będę chciał kupić? Może Cigalko, Widuka? Dwa tygodnie, czyli w meczu finałowym Ligi Mistrzów Widuka nie zagra. Hiotis, West, tutaj se damy Virtanena, w środku zagra Dewberry i chyba dalibyśmy sobie tutaj, dajmy tego Mayberry'ego, Pratton, Dacourt, Bakke, Singh, Smith, Samba. No dobra, to będzie nasza ekipa.
wiadomo, no, jakby wynik tego meczu nie ma żadnego znaczenia dla nas. My jesteśmy mistrzem Anglii i tutaj nic tego już nie zmieni. Także jest ten sukces. Jest też gol Singa, pierwszy w tym sezonie. Brawo, Harpal, brawo. Teraz jak trzeba, to grają. A w finale Pucharu Anglii to nie było komu grać. No ale takie to już czasy. Michael Owen tutaj oczywiście bryluje, ale jest Samba. Proszę bardzo. Czyżby nasze rezerwy wygrały z Liverpoolem, a podstawowy skład przegrał z Middlesbrough? Przecież to jest nieprawdopodobne. Ale Middlesbrough nie jest jakieś totalnie słabe, bo jest na miejscu szóstym. Alan Smith i mamy 3-0. Ja tego nie pojmuję. Naprawdę. Ja tego po prostu nie pojmuję. Harpal Singh, taki to oto zawodnik. Bramka i asysta w meczu z Liverpoolem. No nieprawdopodobne rzeczy się tutaj po prostu dzieją. 4-0. What the fuck? By się chciało powiedzieć. Co się tutaj stało? Czuję, że jakbym wystawił zawodników podstawowego składu, to oni by ten mecz przegrali po prostu. Emil Heskey, gol, a Dudek 4 ocena. No bo wpuszcza wszystko, co leci w jego stronę. Niestety nasz polski goalkeeper i przed nami ostatnie spotkanie tego sezonu, czyli wielki finał Ligi Mistrzów, Liga wygrana. 5 punktów przewagi nad Manchesterem United, najlepszym graczem Widuka, ale strzelcem nie Ronaldinho, a Shearer. No i 5 milionów funtów dorzucone do naszego budżetu. Moglibyśmy kupić Ronaldo z Realu Madryt. Kuszące. Ronaldo, Widuka, Robbie Keane, Ronaldinho. Co to byłby za skład? Ale musielibyśmy wtedy sprzedać Smitha. Ale to by było piękne. Ronaldo! Ronaldo w Leeds United! Ależ to by była paczka. Tylko ten Ronaldo to ja nie wiem. Dobra, zobaczymy. Na razie wygrajmy Ligę Mistrzów, bo tam też jest kasa do wyjęcia. Dosyć duża. Gdzie gramy? Na Hillsborough, Sheffield. O, to blisko. To blisko. Robinson. No i tu już standardowo nasz skład. Chociaż nie wiem, czy ja bym nie chciał bocznego jakiegoś obrońcy. Trzeba by tu się było poważnie zastanowić. Nie ma Batiego, ale jest Praton. No i teraz pytanie, czy dać tu Bowiera do środka i da Kurta tutaj, tu dać Kuela, a w ataku dać Ronaldinho z Kinem. Spróbujmy zaskoczyć ekipę Bayernu, która na pewno się nie spodziewa takiego ustawienia. Lecimy. Wygramy? Musimy. Nie, ten mecz jest gdzie indziej chyba. Czemu tam było napisane? On jest na Olimpico w Rzymie. Ja chyba coś innego kliknąłem. Przepraszam za pomyłkę, gramy w Rzymie na Olimpico, gdzie chciałaby na pewno grać Roma. Gdzie chciałaby na pewno grać Roma swój finał, ale niestety nie było im to dane, bo wyeliminował ich zespół Leeds United. No i mamy 0-0 cały czas. Dość wyrównany mecz. Na razie z małą liczbą sytuacji. Ale Bayern jest wielki. Bayern na pewno może to spotkanie wygrać. Podobnie jak my, no. 50-50, tak mi się wydaje. Do przerwy 0-0. 2 strzały Leeds, 3 strzały Bayernu. U nas Ronaldinho oddał strzał i Rio Ferdinand. Ilu mamy kibiców? 80, prawie 3000 ogląda to spotkanie. Wielki mecz, wielkie drużyny, ale wynik 0-0. Czy wielki mecz w zapowiedzi. Mamy gola i to Ronaldinho, który w tym roku zawodził w tych najważniejszych spotkaniach. A tutaj proszę i mamy Robiego Keane'a. 2-0 dla Leeds i w tym momencie wchodzi na boisko Czerno Samba. Wchodzi również na boisko Alan Smith i wchodzi na boisko już nikt, bo jak strzeli Bayern 2 gole, to muszę mieć zmianę na dogrywkę. Ale nie będzie dogrywki, nie będzie dogrywki, bo Leeds to spotkanie wygra. Leeds to spotkanie wygra po bramkach naszych napastników z asystą Davida Pratona i Harry'ego Kuela 2-1, ale chyba to nie wystarczy, nie wystarczy, nie wystarczy to Bayernowi. Gol Leonardo nic tutaj nie zmienia. Mamy w tym momencie wygraną w Lidze Mistrzów. I 4 miliony funtów. To jest nic właściwie, ale w porównaniu z tym, co mamy teraz, no ale są to pieniądze, które pozwolą nam realizować może jakieś fajne transfery. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy zagramy kolejny sezon. Ja bym chciał zagrać. Wiecie czemu? Bo chciałbym zdobyć poczwórną koronę. Chciałbym zdobyć poczwórną koronę. Już tu możemy porównywać.
dorobki strzeleckie naszych piłkarzy na tle dwóch sezonów. O. Mamy to, słuchajcie, mamy to, czyli poprzedni sezon wygraliśmy Puchar Anglii, Ligę oraz Puchar UEFA. W tym sezonie Liga Mistrzów i Mistrzostwo Anglii, dublecik. Szkoda, że przegraliśmy finał Pucharu Anglii. Szkoda, że przegraliśmy Puchar Ligi z Liverpoolem w rundzie, no w półfinale, w półfinale. Natomiast wydaje mi się, że FA Cup Semifinal, jak to tutaj było? A, tu było 0-0 i tutaj było 1-1. Tak, oni nam strzelili bramkę na wyjeździe. Dlatego my nie awansowaliśmy. Tak, Berger. 74 minuta. Okej, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za ten sezon z Leeds United. No, jest naprawdę nieźle, tak? Wygrywamy tą Ligę Mistrzów w końcu. Wygrywamy dwa razy z rzędu Premier Division. No i kolejny sezon przed nami. Ta potwórna korona się marzy. Liga, Liga Mistrzów, Puchar Anglii, Puchar Ligi. Można by to było zrobić, tylko potrzeba chyba kogoś za Batiego powoli. Kurde, kuszą tutaj, bo tu jest paru naprawdę ciekawych piłkarzy do kupienia. Taki Zambrotta, ale on jest na boki bardziej. Van der Vaart. No nie pozwalają go, no. No nie pozwalają go. Dobra, nie będę przedłużał. Dużo zdrówka Wam życzę. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!